No, tak na Olivie Panisa i Ralf Schumacher awansuje na czwartą pozycję. Tam próbował też wyprzedzać Eddie Irvine. W całą tą walkę gdzieś tam próbuje wmieszać się także Mika Häkkinen. No a niebawem powinniśmy obserwować kolejne zjazdy do boksów. Tam przez moment mignęło nam stanowisko ekipy Ferrari. Oni konsekwentnie blokujący Eddie'ego Irvine'a. I chyba teraz Irlandczyk tak jest, zjechał do boksu. No wtedy zaskoczył swoich mechaników, byli nieprzygotowani do jego przyjęcia. Tym razem wszyscy na stanowiskach i popatrzmy, ile trwać będzie teraz zmiana opon, tankowanie, czas biegnie, 4, 5 sekund, 7 sekund, no bardzo szybki serwis. No i pytanie, na której pozycji wróci do walki Eddie Irvine? Miał straty do Irvine'a 2 sekundy i 2 dziesiąte, Jarno Trulli 13 sekund i 8 dziesiątych. Ricardo Zonta. Teraz obserwujemy na ekranach walkę pomiędzy Olivier Panisem i Mikkom Häkkinenem. Wyjdzie z tego zwycięsko Finn, wyprzedzając Francuza i awansując na piątą pozycję. Przed nim jeszcze Ralf Schumacher, Heinz Harald Frentzen i Rubens Barrichello. No i lider tego wyścigu, Michael Schumacher. A więc Finn nie rezygnuje z walki, nie poddaje się po tym przykrym incydencie, piruecie, kiedy spadł z drugiej pozycji aż na siódme miejsce. Znów zaczyna się liczyć w stawce. Jest już na piątym miejscu. Rzeczywiście był to błąd, który kosztował go bardzo wiele. Musisz już tylko odrabiać straty. Jak na razie w perspektywie Mika Häkkinen traci pozycję lidera klasyfikacji Mistrzostw Świata Kierowców, bowiem gdyby wygrał Michael Schumacher. Ale coś ciekawego dzieje się na samym czele stawki, bo zmniejszyła się przewaga Michaela Schumachera nad Rubensem Barrichello. Było już blisko 8 sekund, a teraz zajmujący piątą pozycję Mika Häkkinen ma do Niemca tylko 4 sekundy i 239 tysięczny. A więc Niemiec zwolni. Taka różnica na 21 okrążeń przed metą, kiedy niemal wszystkich kierowców czekają, tych prowadzących czekają jeszcze odwiedziny w boksie. Kwestię wygranej w tym wyścigu pozostawia całkowicie otwartą. No widzimy, że Rubens Barrichello już bardzo blisko Michaela Schumachera. Zjechał teraz do boksu Ralf Schumacher. Widzieliśmy, przygotowani do zmiany byli mechanicy zespołu Williams Supertech. Teraz właśnie Ralf Schumacher, bo trzy z braci Schumacherów jest w boksie. Też szybki postój, 7 sekund, 80. A Michael Schumacher wyprzedza Rubensa Barrichello już tylko o 2,5 sekundy. I chyba wkrótce Niemiec prowadzący wyścig powinien też zawitać w swoim boksie. A to Ralf Schumacher, który wyjechał z boksu i wyjechał tuż przed Eddie'ego Irvine'a. Tutaj kolejna dosyć zacięta rywalizacja pomiędzy tymi dwoma kierowcami, bo
z całą pewnością ani jeden, ani drugi nie odpuszczą na tym etapie wyścigu. Natomiast w czołówce Schumacher, Barrichello, Frentzen, Hakkinen, Panis, Jarno Trulli. Wysoko dwa bolidy Prospero. Ale to taka sytuacja, bo jeszcze w tym roku kierowcy tego zespołu nie punktowali. No właśnie, warto przypomnieć, że ten zespół, ta stajnia ma siedzibę swoją nieopodal toru Manicur. Tutaj spędzają najwięcej czasu na treningach. Widzimy przygotowaną w ekipie Ferrari nową kierownicę. I teraz pytanie, dla kogo ta kierownica jest przeznaczona? Kto ma kłopoty z elektroniką? Czy Michael Schumacher, czy Eli Irvine? A ja sprostuję swoją wypowiedź. Nie, Prost już zdobył dwa punkty w tym sezonie. Wcześniej, no niemniej dwa samochody w pierwszej szóstce Prosta to dla zespołu francuskiego no, duże i bardzo miłe osiągnięcie, jeżeli to nie zmieni się do końca wyścigu. Teraz Mika Hakkinen próbował atakować Frentzena. Ten jednak nie dał się, skontrował. I wciąż utrzymuje się na trzeciej pozycji. Przed nim Rubens Barrichello, a przed Barrichello Michael Schumacher. No i tak jak powiedziałeś, fragmentami tor już jest prawie całkiem suchy, a w innych miejscach z kolei jeszcze widać stojącą wodę i za samochodami podnoszą się te pióropusze wodne. I ta przewaga Schumachera nad Hakkinenem wzrosła do 5 sekund i 4 dziesiątych. Tu wciąż realizator pokazuje nam boksy, gdzie przygotowany do zmiany zespół Ferrari. Jest Michael Schumacher w boksach, a więc traci Niemiec z całą pewnością prowadzenie w tym wyścigu na razie, bowiem oprócz kół zmiana kierownicy, dotankowanie paliwa. Być może ta strata przewagi nad Rubensem Barrichello wynikała, że mechanizm elektroniczny sterujący skrzynią biegów nie funkcjonował należycie.